Kapadocja, gra od wydawnictwa Granna, bardzo dziękujemy. Jest to gra karciana. Zaprojektował Alberto Milan. To jest na licencji gra, tu w oryginale, kto wydaje. Propozycja dla. Zaraz zobaczymy chyba z tyłu opakowania. Natomiast dbam o środowisko, gram bez plastiku. Nie będzie tutaj różnych plastikowych elementów. Instrukcja. Gra o balonach, tak? Karty lądowania, karty wysokości, zwykłe balony, wielokolorowe balony. Tu przygotowanie, przebieg rozgrywki. Z wykładaniem do układu. Widzimy. Kiedy koniec gry? Tyle w instrukcji, w środku taka talia kart. Tu jeszcze kto ilustrował. 54 karty, instrukcja wewnątrz. O, tu mamy. Tak mi to się nie zauważyło. Dwóch graczy, to jest tylko dla pary gra. Około 20 minut zabawy, że taka szybka. I od 10 roku życia. Widzimy tutaj. Nawet ten pasek jest taki, tak, eco-friendly. Tak, i oglądamy. Jakieś rozmaite chmury w wysokości i tu balony. Troszkę szybciej będzie w ten sposób. Ilustracje balonów całkiem ładne. Karty gładkie, czy jakieś śliskie. Błyszczeć też się w sumie tak błyszczy. Całkiem ładne. I widzimy rogi też zaokrąglone, tak? Różne kolorki. A to są wielokolorowe. Może te jakby jokery. Te wielokolorowe są trzy. Tak to wygląda podczas otwarcia. Parę gier już mieliśmy o balonach. Generalnie w większości, no w sumie wszystkie nam się podobały. Każda miała w sobie coś. Każda miała w sobie coś. Tych gier o balonów nie ma jakoś specjalnie dużo, to jest ciekawy taki sport, tak? I tam przeżycie, więc całkiem fajna rzecz, żeby mieć grę o balonach, a ewentualnie też jako pamiątkę skądś z lotu balonem, czemu by nie? Kapadocja. Kapadocja słynie właśnie z lotów balonem nad takimi różnymi wzgórzami, tam ciekawymi formami. Dzięki.